Witam w części drugiej o bananowcu Vente Cochol, czy jak to się tam czyta. Udało się. Przetrwał podróż z Tajlandii. Myślałem, że będzie kwit, a to proszę. Ze środka na nowo wyszedł już ładny liść. Co mnie bardzo cieszy, bo mogę się doczekać swoich bananów w dość szybkim czasie. Spróbować w końcu normalnego smaku bananowca, a nie ten nasze, sprowadzane w sumie z Ekwadoru i w ogóle pryskane chemią i nie wiadomo czym. Ten ponoć bardzo szybko owocuje, w szklarni tym bardziej. Rośnie kolejny listek, jak widać w środku. Drugiego bananowca, który też z Bangkoku przyleciał, wam jeszcze nie pokażę, bo nie wiem, czy przetrwa, cały czas się męczy. Dziś został wysłany. Wysłana kolejna odmiana, która dość szybko owocuje. Też nie powiem wam jeszcze jaka, poczekajcie. Jak wyślą, dotrze, bo ja kręcę dopiero jak wiem, że będzie żył ten bananowiec. A tak to po co wam mam opowiadać o nim, jak na przykład nie ruszy. No bez sensu. A chcę wprowadzić takie właśnie gatunki bardziej do Polski, które dadzą radę w naszym klimacie, tak? Dać jadalne bananki. Ale że z takiej katastrofy wyszedł ze środka bananek ładny. Dobra, to byłoby na tyle. Część pierwsza oczywiście w podpisie. Zobaczcie sobie, jak to wyglądał. To w ogóle była tragedia. Dobra, na razie. Trzymajcie się, do zobaczenia.